Twórczy czas ograniczeń w życiu wielkich Polaków. Pod takim tytułem w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe. Poświęcono było trzem błogosławionym: prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, matce Róży Czackiej oraz księdzu Bronisławowi Markiewiczowi. Sympozjum zorganizowało Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Dyskutowano o czynach wielkich Polaków, których dokonali mimo ograniczeń politycznych, społecznych czy gospodarczych swoich czasów. Jeśli mówimy o pewnej przekazie, dziedzictwie, zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego, notabene wyniesionego teraz na ołtarze, to jest to przede wszystkim Polak i katolik. Czyli dla niego to połączenie polskości i katolicyzmu nie było fałszywym schematem, a wręcz przeciwnie, było bardzo głębokim. Kulturę narodową w jej najczystszym i najgłębszym rozumieniu prymas widział w perspektywie 1000 lat. Rozważano też tezy błogosławionej matki Róży Czackiej. Jak ciągle musimy sobie radzić z ograniczeniami związanymi z niepełnosprawnością, tak ciągle musimy sobie radzić z pewną niepełnosprawnością związaną ze ślepotą duchową. I troszeczkę na tym chciałbym się skupić, żeby pokazać, jak błogosławiona matka Róża Czacka by dzisiaj odpowiedziała na dzisiejszą ślepotą duchową. Podobnie jak ksiądz Bronisław Markiewicz, błogosławieni działali w czasach zaborów, wojen i prześladowań. Mimo to byli bardzo twórczy. To, jak podkreślano, wzory do naśladowania. Chcemy pokazać, że całe pokolenia wcześniej były w porównywalnych albo jeszcze głębiej trudniejszych okolicznościach i właśnie w tych sytuacjach odnajdywały w sobie nowe pokłady siły, entuzjazmu, zapału do życia. Podczas konferencji zaprezentowano spektakl muzyczny Usłyszeć szept, poświęcony księdzu Bronisławowi Markiewiczowi. Przygotowali go członkowie grupy teatralnej działającej przy Centrum Pracy z Młodzieżą.